To już jest 7. festiwal piosenki obcojęzycznej w naszej szkole. Inicjatywa wyszła od nauczycieli języków obcych kilka lat temu. No, mieliśmy przerwę 2-letnią związaną z pandemią koronawirusa. Nie mogliśmy takich imprez robić. I cieszy mnie bardzo, że ten konkurs wrócił. I wpisał się praktycznie w tradycję i kalendarz naszej szkoły już na stałe. Są takie dwie główne części. Festiwal piosenki obcojęzycznej, 7 już, i Dzień Kultur. Dzień Kultur robimy po raz 5. To jest też w tym roku jakby uatrakcyjnione wykładem wiceburmistrza miasta Międzyrzec Podlaski, pana Pawła Łysańczuka, na temat korzyści, jakie płyną z Unii Europejskiej dla młodzieży, co mnie bardzo cieszy. Niech się młodzież uczy o tej Unii, w której jesteśmy. Na koniec będzie jeszcze quiz przygotowany przez Samorząd Uczniowski na temat wiadomości właśnie o Unii Europejskiej. W tej chwili, w XXI wieku, znajomość języka obcego, jednego, a myślę, że nawet więcej niż jednego, jest dla młodego człowieka, który chce być nowoczesny, wręcz obowiązkiem. Młody człowiek w tej chwili, w dobie Europy Zjednoczonej, który nie posługuje się biegle przynajmniej jednym językiem obcym, traktowany jest przez rówieśników z innych krajów jako swoisty analfabeta. Po uzyskanie dobrej pracy, czy to w Europie, czy nawet w Polsce w tej chwili, dobrej, czyli naprawdę dobrze płatnej i satysfakcjonującej, wymaga, poza oczywiście ukończeniem dobrych studiów, biegłej znajomości minimum jednego języka obcego. Dlatego tak ważna jest nauka języków obcych i cieszy mnie to, że nasza młodzież uczy się tych języków chętnie, osiąga bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych z języków obcych, no i że organizuje takie właśnie imprezy, które rozwijają jakby umiejętności posługiwania się językami obcymi. Jesteśmy w Liceum Ogólnokształcącym imienia generała Władysława Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. No i mamy dzisiaj doroczną uroczystość, kiedy organizujemy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Dzień Kultur. Pomysłodawcą byłam ja. Tak się złożyło, że wpadłam na taką inicjatywę. Impreza odbywa się już cyklicznie od 7 lat. Była jedna przerwa spowodowana pandemią. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych obecnie, poprzednio do uczniów szkół gimnazjalnych, no i do naszych oczywiście licealistów. A nagrody są różne, w zależności od roku mamy różne nagrody. W tym roku do wygrania są głośniki wysokiej klasy. Staramy się, żeby te nagrody były atrakcyjne. Smartwatche, drony, różnego rodzaju nagrody. W tym roku mamy 11 uczestników zgłoszonych. Dzisiaj się okazało, że jedna uczennica niestety nie przyjechała. Nie tylko do miasta. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół okolicznych, czyli też okoliczne szkoły gminne, Drelów, Konkolewnica, wszystkie szkoły, które są w okręgu Międzyrzeca.